Pierwsza Księga Kronik, rozdział 23. Gdy więc Dawid był już stary i syty dni, ustanowił swego syna Salomona królem nad Izraelem i zgromadził wszystkich książąt Izraela oraz kapłanów i lewitów. Lewitów policzono od 30 lat wzwyż, a ich liczba według głów wynosiła 38 tysięcy. Spośród nich 24 tysiące ustanowiono na służbę w domu Pana, a urzędników i sędziów było 6 tysięcy. Ponadto 4000 odźwiernych i 4000 chwalących Pana na instrumentach, które sporządziłem, powiedział Dawid, ku chwaleniu Boga. Dawid oddzielił ich na zmiany według synów Lewiego, Gerszona, Kehata i Merariego. Z Gerszona byli Ladan i Shimei, synowie Ladana, pierwszy Jehiel, potem Zetam i Joel, ci trzej, synowie Shimeiego, Szelomit, Haziel i Haran. Ci trzej byli naczelnikami rodów Ladana, a synowie Shimeiego, Jahat, Zina, Jeusz i Beria. Ci czterej byli synami Shimeiego. Jahat był pierwszy, a Ziza drugi, ale Jeusz i Beria nie mieli wielu synów, dlatego pozostali policzeni jako jeden ród. Synowie Kehata, Amram, Ishar, Hebron i Uziel, czterej. Synowie Amrama, Aaron i Mojżesz. Lecz Aaron został odłączony, aby poświęcić najświętsze rzeczy, on i jego synowie, aż na wieki, by spalać kadzidło przed Panem, służyć Mu i błogosławić w Jego imieniu na wieki. Ale synowie Mojżesza, męża Bożego, zostali zaliczeni do pokolenia Lewiego. Synowie Mojżesza, Gerszon i Eliezer. Synowie Gerszona, pierwszy, Szebuel. Synowie Eliezera, pierwszy, Rechabiasz. Eliezer miał innych synów, ale synowie Rechabiasza bardzo się rozmnożyli. Synowie Ishara, pierwszy, Szelomit. Synowie Hebrona, pierwszy, Jeriasz. Drugi, Amariasz. Trzeci, Jahaziel. A czwarty, Jekamean. Synowie Uziela, pierwszy, Mikka. Drugi, Jeszijasz. Synowie Merariego, Machli i Musi. Synowie Machliego, Eleazar i Kisz. I Eleazar umarł, nie mając synów, tylko córki. Pojęli je za żony synowie Kisza, ich bracia. Synowie Muszjego, Machli, Eder i Jeremot, trzej. To są synowie Lewiego według swych rodów, głów rodzin, policzeni według liczby imion, głowa po głowie, którzy pełnili służbę w domu Pana od lat 20 wzwyż. Dawid bowiem powiedział: Pan Bóg Izraela dał odpoczynek swemu ludowi i będzie mieszkał w Jerozolimie na wieki. Ale Lewici już nie będą nosić przybytku ani wielkich jego naczyń do jego obsługi. Według ostatnich postanowień Dawida Lewici zostali policzeni od lat 20 wzwyż. Ich stanowisko bowiem polegało na posługiwaniu synom Aarona w służbie domu Pana, na dziedzińcach, w komnatach, przy oczyszczaniu wszelkich rzeczy poświęconych i przy pracy wokół służby domu Bożego. I przy chlebie pokładnym, przy mące na ofiarę z pokarmów, przy plackach niekwaszonych, przy tym, co pieczone i tym, co smażone i przy wszystkim, co ważone i mierzone. Mieli stawać każdego poranka, by dziękować Panu i wychwalać Go, i tak samo wieczorem. Ponadto mieli składać Panu wszelkie całopalenia w każdy szabat, w czasie nowiu księżyca i w uroczyste święta, według liczby wynikającej z ustalanego porządku. Ustawicznie przed Panem. I mieli pełnić straż przy namiocie zgromadzenia, straż przy świątyni i straż przy synach Aarona, swych braci, w służbie domu Pana.